Witam ponownie, oczywiście wracamy do Dreadout, ale zanim wejdziemy do tej szkoły, o której była mowa w poprzednim odcinku, jest tu jeszcze jedna notatka, którą oczywiście chciałbym sprawdzić. Wczoraj w miejscowym liceum znaleziono kolejną martwą dziewczynę. Podobnie jak dwie poprzednie ofiary, Eti Dian Surati została powieszona. Tym razem do wydarzenia doszło w sali lekcyjnej klasy 1D. Wcześniej sądzono, że dwie poprzednie egzekucje były niezwiązane ze sobą przypadkami samobójstw. Jednak teraz policja oficjalnie oświadczyła, że wszystkie kobiety zostały zamordowane. Starszy aspirant Jaka powiedział: jesteśmy bliscy schwytania mordercy. No i intryga zaczyna się zawężać. Czy mamy tutaj do czynienia z duchami, czy jednak z jakimiś seryjnymi mordercami? Exactly like the one we used to hang out on in elementary school. Let's sit there for a bit. Reminds me of the first time we met. You still remember, don't you? Oh, I see. Typical girl time. Hey guys, we're about to check out the inside. Wanna come? Maybe later. Okay, you're lost. No i dostała z liścia. Takie trochę to nieładne. Hey, what are you guys running off to? You two, stay here, okay? Where are we going now? I so need a massage. Yeah. I remember the weather was cloudy. Just like this. Our ride never showed up. We clicked right away, didn't we? We clicked right away, didn't we? Do you remember when we used to be in Girl Scouts together? Oh, who was that one teacher? He disguised himself as a pochong. Oh, I was so freaked out. But you weren't even phased. And you threw a rock at him. No, it was more like the size of a boulder. Come to think of it, you were always kind of like my personal bodyguard. But for free, though. Right, sis? Hey, I haven't called you sis in a long time. No trochę widać te pogaduchy. Jak i wycieczka całej naszej ekipy do środka szkoły. Trochę trwają. Aż zapadł wieczór. Hold on. They've been in there for a really long time. We should probably go check on them. Dosyć ponuro. No ale w takim razie sprawdźmy, czy coś uda się tutaj odkryć. Oh, crap. That was like some kind of crazy museum tour or something. What the? It's already dark out? How long were we in there anyway? It really is getting late. Okay, kids, gather round. It's time to head back. Hey, where's the Ion? Ah, crap. Where the heck did he run off to now? No tego brakowało jeszcze zaginionej jednej osoby. Right now, Miss Siska. Yan! Yayan! No nie jest dobrze.
No i się okazuje, że zostaliśmy tutaj no zupełnie sami. Zaktualizowano cel. Sprawdźmy. Notatki. Nigdzie nie widać pozostałych, a drzwi wejściowe są zamknięte. Musi istnieć jakieś wyjście. To miasto od dawna stoi opustoszałe, opuszczone. Zawalił się nawet most łączący je z główną drogą. Wygląda to, że wszyscy chcą je zobaczyć. Oczywiście mamy nasze dwa dokumenty. Tak więc nie pozostaje nic innego, jak tylko zacząć eksplorować. Niestety, ale drzwi zamknięte. Trzeba będzie poszukać jakiegoś klucza. Coś tam jest? Coś z pewnością tam jest. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę na koszulkę. Gram w Dreadout od 2 godzin. A jedyne co mam, to ten t-shirt. Ciekawe. Nawiązania. Zobaczmy, czy w tych klasach może coś ciekawego się znajdzie. Nie wydaje mi się. Tam coś leży. To wielka świnia. Która ma jakieś klucze? Mogę te klucze zabrać? No widzę, że wiszą, ale chciałbym je zabrać. Chyba nie za bardzo. Chyba nie za bardzo mogę zabrać te klucze. A z pewnością trzeba będzie chyba je jakoś zabrać. Zaktualizowano Duchpedię. Tu mamy kolejne zamknięte drzwi, więc sprawdźmy naszą... Nie, dobrze było. Pod postacią wieprza jest w stanie wykradać pieniądze z pobliskich domów i składać je w swojej kryjówce. A jest to ktoś, kto wzbogacił się na czarnej magii. Taka oto ciekawostka. Ej, drzwi zamknięte. Czy cokolwiek jest tutaj widać? Nie za wiele. Wszystko pozamykane. Do toalety raczej nie ma co wchodzić. Trochę ta kamera też tak przeskakuje. Czasami jest to irytujące. A skoro mamy teraz niebieską poświatę, to powinniśmy coś tutaj odnaleźć. Kup prawdziwego Jenglota. Chcesz być bogaty? Marzysz o sukcesie? Szukasz swojej drugiej połówki? Jenglot ma włosy i paznokcie, które rosną. Cokolwiek to oznacza. I do czegokolwiek to ma służyć. Ej, prosiak. Oj, nie mieścisz się. Co za peszek. No, prosiaczek się nie mieści w drzwiach. Coś tutaj gdzieś powinno być.
Drzwi otwarte. Jakże niezmiernie mnie to cieszy. No to musi coś być, skoro... Skoro mamy naszą poświatę... To znaczy, że powinienem tutaj... coś odnaleźć. Na podłodze nic nie widzę. Znacznik też... mi się nie podświetla od naciśnięcia. No... Wracaj na właściwą ścieżkę. Może tutaj coś? No nie. O, tu mamy coś. Festiwal muzyczny. Malam Satu Suro. No ciekawe. Tutaj raczej będzie zamknięte. Tam się niestety, ale nie dostanę. A szkoda. Coś gdzieś tutaj musi być. Ale niestety tego nie widzę. Że w pomieszczeniu obok? Poza wieprzykiem, który tutaj gdzieś gania. To tutaj właściwie nic ciekawego nie ma. Skoro na dole nic ciekawego nie można znaleźć, to wypadałoby wybrać się na górę i zobaczyć, co tam ciekawego może uda się odnaleźć. Pierwsze pomieszczenie, ławki jakoś ustawione w krąg, ale nic ciekawego nie ma. Sprawdźmy klasę. Jaka to klasa? Pierwsza B. Również nie zapowiada się na nic ciekawego. Na razie poza prosiakiem to jest tu całkiem spokojnie. O, mamy jakąś notatkę. Sprawdźmy. Miałam dziś mnóstwo pracy i prawie przegapiłam godzinę policyjną. Wydaje się to dziwne, ale w tym mieście panują sztywne zasady dotyczące bycia poza domem we wtorkowe wieczory. Gdy wróciłem do domu, sąsiad przez kilka godzin mówił mi coś o przesądach. Nie jestem stąd, więc chyba muszę po prostu uszanować miejscową tradycję. Wiele miejscowych tradycji. No dziwne. Dziwne mają tu zwyczaje. Sterowanie czasami w tych przejściach
powoduje nie lada kłopot. My tu mamy. W sumie to chyba nic ciekawego. No nie. Tutaj akurat nic nie znajdę. Wyjdę sobie tymi samymi drzwiami. Tam jeszcze chyba... No, żeż wyjdź przez te drzwi. Dziękuję. I otwarte. Jestem po prostu na górze. Trochę tutaj dziwnie, ale coś tam przeleciało. Ale jeszcze chciałbym sprawdzić tą drugą część korytarza i mogę wyjść oczywiście tutaj z drugiej strony, bo drzwi też były. O ile są otwarte. A są. Dobra, tam zaraz pójdę. Klasa pierwsza D. To w tej klasie tutaj popełniono to samobójstwo? Czy z tej klasy ktoś popełnił samobójstwo?